No właśnie, dzisiaj sobie zdałam z tego sprawę i jak mnie objął, to bardzo się przestraszyłam. Kaja, przecież nie można uznać kogoś za swojego chłopaka po przeczytaniu paru listów. No właśnie, najgorsze jest to, że on zna mojego kuzyna i wie, gdzie ja mieszkam i boję się, że w każdej chwili może do mnie przyjść, a ja nie chcę już z nim być. Musisz z nim po prostu porozmawiać. Właśnie wiem, ale strasznie boję się tej rozmowy i nie wiem, jak mam się do tego zabrać. Mogłaby być pani przy tej rozmowie? Proszę. No dobrze, zadzwoń po niego. Dziękuję. Ale namieszałam. Niepotrzebnie pisałam Pawłowi, że jestem jego dziewczyną, bo tak naprawdę go nie znam. Muszę to jakoś wszystko odkręcić. Mam nadzieję, że on nic nie odwali, jak mu to wszystko powiem. Kamil Kuc jest szczęśliwy, bo dziewczyna, w której od dawna jest zakochany, zgodziła się pójść z nim na koncert popularnego wokalisty. Nastolatki, które rywalizowały z Anią, nie mogą pogodzić się z tym, że Kamil ją wybrał. Jezu, misiu, mam wrażenie, że czytasz mi w myślach. Słuchaj, lepiej pod tą wiśniarę przyjść pod manką. Naprawdę, nie powinieneś marnować na nią czasu. Dziewczyny, pogódźcie się z tym, że idę z Anią na koncert, a nie z wami. Słuchaj, to od początku chciałeś się z Anką, ale powiedz mi, po co ten głupi konkurs? Co, chciałeś zaleźć na nerwa? Dziewczyna, nie miałeś cię fan? No, ty miałeś fan. Jezus Maria, Kamil, chodźmy stąd. Chodźmy od tych lamusek, po prostu mi zazdroszczą. Słuchaj, dlatego nie zdzierzę, że Anka jest na tym koncert. Musimy coś z tym zrobić. Ja też nie mogę myśleć o tym, że ona będzie się bawić w strefie B. Ona nawet nie zasługuje na to, żeby być na tym koncercie. Ewentualnie na strefę na przenośnik toalet. Tak, ale nie możemy już nic zrobić. No, z smyczą mają. Ale co niby? Co chcesz zrobić? No patrz, Kamil ma dwa bilety na ten koncert, prawda? No ale wcale nie jest powiedziane, że to on musi z nich skorzystać. No w sumie? Ale co, chcesz zakończyć te bilety? No czemu nie? Twoje to my powinniśmy jechać na ten koncert, nie oni. Dobra, i zróbmy to. Ej, co jest? Co wy robicie? Wiktor przyłapuje zazdrosną uczennicę na kradzieży biletów na koncert. To są moje bilety na koncert VIP? Chyba nie myślisz, że chciałbym zrobić ci coś złego, tak? Kaja spotyka się z Pawłem i z nim zrywa. Spokojnie, proszę, bez krzyków. Bierzemy ze sobą od 3 miesięcy. Pisałaś mi, że chcesz ze mną być, że czekasz